Nowe obostrzenia w Czechach Nie obyło się bez kontrowersji COVID-19 w Czechach. Dziś weszły w życie nowe obostrzenia. Od dziś w Czechach obowiązują nowe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19. Zgodnie z nimi pracownicy restauracji muszą m.in. sprawdzać zaświadczenia o szczepieniach lub testach. Ten przepis wzbudza najwięcej kontrowersji. Rząd wydał też decyzję o obowiązkowych testach w szkołach w kolejnych 23 powiatach. 1 listopada, w szkołach 8 powiatów prowadzone są obowiązkowe testy pod kątem obecności koronawirusa. Obejmą one 165 tysięcy uczniów. Testy będą powtórzone 8 listopada i tego samego dnia zostaną przeprowadzone w kolejnych 23 powiatach, wynika z decyzji rządu podjętej w poniedziałek. Resort zdrowia zarządził, że obowiązkowe testy będą przeprowadzane, jeżeli w regionie jest ponad 300 przypadków zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni. Taki wskaźnik zanotowano w sobotę w 31 z 77 czeskich powiatów. Jeżeli uczniowie lub ich rodzice odmówią poddania się testom, a nie są zaszczepieni lub nie są ozdrowieńcami, będą musieli podczas całego pobytu w szkole nosić maskę ochronną klasy FFP2, a także nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach WF. Na stołówkach osoby te będą musiały utrzymywać półtora metrowy dystans od innych uczniów. Czesi skracają czas ważności testów. O poniedziałku skrócony został czas ważności testów na obecność koronawirusa. Test antygenowy ma czas ważności 24 godziny, PCR 72 godziny. Ograniczony także jest krąg osób, które mogą skorzystać z bezpłatnych testów finansowanych przez kasy chorych. Będą przysługiwać one tylko osobom skierowanym przez lekarzy, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia oraz tym, których stan zdrowia wyklucza podanie szczepionki przeciwko COVID-19. Wszyscy pozostali muszą za testy płacić. Najwięcej kontrowersji wzbudza wprowadzony 1 listopada obowiązek sprawdzania certyfikatów COVIDowych przez pracowników i właścicieli restauracji. Klienci nie powinni zostać obsłużeni, jeżeli nie mają potwierdzenia o szczepieniu, ważnego testu lub zaświadczenia o przebytej w ciągu 180 dni chorobie. Część restauratorów zapowiedziała, że nie będzie respektować zarządzenia, co może dla nich oznaczać kary do 3 milionów koron, czyli około pół miliona złotych.